Dzień dobry państwu, witam w kolejnym odcinku poświęconym drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza, czyli poświęconym Potopowi. I dzisiaj mam mówić o Andrzeju Kmicicu, Kmicicu tak, y, który jest y, głównym bohaterem, taką osią dla całej y, tej części trylogii. To spotkanie ma dotyczyć jego, ale zacznę od takiej pozornie niezwiązanej z tematem refleksji. Otóż po upadku powstania Kościuszkowskiego, Caryca Katarzyna powiedziała, żeby całe zbiory Biblioteki Załuskich, a była to największa polska biblioteka, żeby całe te zbiory zostały wywiezione do Rosji, no jednym słowem miały być zrabowane przez Rosjan. I były rzeczywiście wywożone od grudnia 1794 roku do stycznia 1795 roku, co daje nam taką informację, że zrobiono to dosyć szybko, biorąc szczególnie pod uwagę y, tamten stan techniczny i tamte możliwości stały się od 1814 roku, tak podają źródła zrębem w ogóle yy, bibliofilskich zasobów yy, Rosji. No nic nowego. Ukradli, powiedzieli, że ich i uważali, że tak właśnie ma być. I trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego to zrobiono i dlaczego akurat tak szybko to zrobiono. Odpowiedź jest jedna. Musiały być bardzo ważne. Musiały być bardzo ważne dla carycy katarzyny, której inteligencji odmówić nie można. I która dobrze zdawała sobie sprawę z tego, że jeśli zostawi w Polsce takie źródło informacji i źródło wiedzy, to z pewnością może ono zaszkodzić świetnemu panowaniu, oczywiście mówię w cudzysłowie, świetnemu panowaniu Rosji na terenach Polski. Były to zasoby ogromne, ale tutaj to już odsyłam do, do źródeł. Myślę, że jeszcze, żeby tak sobie uświadomić, to po prostu było takie doskonałe medium. Tak? Obecnie biblioteki też jeszcze spełniają swoją rolę, bardzo starają się dostosować do nowoczesnych wymogów i to jest wspaniałe. W Bydgoszczy mamy naprawdę cudownie, cudowne filie, ale to już nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że stamtąd trylogia nigdy nie zginie. I skoro Caryca to wywiozła, to znaczy, że uznała, że to jest nasz skarb narodowy. A skoro to jest skarb narodowy, to znaczy, że to jest bardzo wa ważne i nie powinniśmy się my teraz tego pozbywać. Nawet jeśli język jest zawiły, nawet jeśli roi się tam od latynizmów, nawet jeśli takie kryształowe postacie się tam pojawiają, Taką chyba najbardziej kryształową jest Jan Skrzetuski z pierwszej części trylogii, bo potem te postacie już mają też troszeczkę wad, przynajmniej troszeczkę. Kmicic nieco więcej, o tym za chwilę. W każdym razie być może te postacie już nie przystają do rzeczywistości. Być może już nie mamy takich bohaterów. Albo trudno jest być takim bohaterem. Ale one, te dzieła sprawiają, że przechowywane jest prawda dobro i piękno. To jest ta, szumnie mówiąc, platońska triada. To jest coś, o czym mówią humaniści, że jeśli to przetrwa, to ludzie przetrwają. Myślę, że warto się tym przejąć. Kiedy się przygotowywałam do tej dzisiejszej audycji, to tak sobie kombinowałam powiedzieć o Andrzeju Kmicicu coś nowego, ale co można powiedzieć o Kmicicu nowego, jeśli wszyscy już powiedzieli wszystko. Tak? No i można tak, albo mamy takie źródła, które mówią, że to jest wielka postać, bohater literatury polskiej, który nagrzeszywszy wiele doznał przemiany i stał się wielkim rycerzem dla Rzeczpospolitej i ku jej chwale. No, można tak. Można, natrafiałam na takie różne, mm, zawsze one mnie bawią, takie odkrywcze jakieś niby wiadomości, które sprowadziłam sobie do takich dwóch rymowanek, typu ten szlachetka, ten szlachciura, co używał szabli sznura, na przykład, one takie są mądre, albo to kmicica, kompania, gwałci, siecze się upija. No, są takie informacje, więc tak, albo mamy takie wysokie C, no albo mamy, nie wypada mi się publicznie odzywać co. Mnie nie śmieszą oczywiście te niby odkrywcze myśli. Mnie zresztą w ogóle zdzieranie wspomników pewnych postaci za bardzo nie interesuje, ponieważ nie dlatego o kimś pamiętamy, że zrobił coś głupiego w życiu, tylko pamiętamy dlatego, że zrobił coś dobrego. No i właśnie, pamiętamy Kmicicę, przynajmniej ja bym bardzo chciała, żebyśmy pamiętali Kmicicę. No i kim on jest? Jest pułkownikiem, niewątpliwie tak jest tam nazywany. Jest sługą Radziwiłłów, niestety też. Jest narzeczonym Olenki, jest mistrzem szabli, druga szabla w Rzeczypospolitej, e, obok e, Michała Wołodyjowskiego. Jest porywaczem Bogusława, zresztą słusznie, że chciał go porwać, niestety mu to nie wyszło. Jest pogromcą Kolubryny, jest obrońcą króla. Ale jak się przypatrzymy, czy można chociaż jedną jakąś cechę tak wybrać, tak podkreślić, no, no nie, on swoją osobą obdarzyłby z pewnością kilka życiorysów, i niewątpliwie w nim jest parę osobowości. Ktoś złośliwy by powiedział, no, to Sienkiewicz nam tutaj zrobił, tak? No na wymyślał. hola. hola. bardzo słusznie na wymyślał. Sienkiewicz był doskonałym pisarzem, i dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że żeby dzieło miało yy, sens, że żeby ono było czytelne, żeby ono było w jakiś chociaż sposób porywający, to ono musi mieć bohatera. I proszę zauważyć, jest. Są lata 80. XIX wieku, Sienkiewicz tworzy takich bohaterów, zresztą nie tylko on, yy, i nie robi nic większego, niż, robi, niż robią obecni pisarze bądź obecna kinematografia. Jeśli nie mamy dobrego bohatera, to film leży, po prostu, tak? Jeśli nie mamy dobrego bohatera, to powieść po dziesiątej stronie staje się, powiedzmy, słabo czytelna, tak? Więc Sienkiewicz dobrze sobie zdawał sprawę z tego, a na ile sobie dawa, zdawał dobrze sprawę, yy, to niech yy, powie nam taka informacja, że na każdy odcinek potopu, bo potop ukazywał się jak większość powieści pozytywistycznych w odcinkach w gazecie, więc na każdy odcinek potopu czekano prawie z wypiekami na twarzy. Gazety były sprzedawane na pniu z tymi odcinkami i działo się czasami tak, że jak Jakaś grupa ludzi, no niestety nie załapała się na ten odcinek, to prosiła kogoś, kto gazetę miał, żeby im głośno przeczytał. No to jest, proszę Państwa, to był fenomen. Tak? Zresztą yy, w ogóle to, tak sienkiewiczowskie powieści, ale nawet, znaczy nawet, Lalka Prusa też była tak czytana. Trylogia trochę bardziej. Więc on rzeczywiście yy, chwytał. Kmić chwytał widza za rękę, widza czytelnika za rękę i prowadził. Co miał w sobie, co miał w tej swojej ręce? No na pewno był niesamowicie przystojny. Był sprawny, był odważny, był taki nonszalancki momentami. Miał y, temperament. Niestety nie zawsze mu się przydawał w słusznej sprawie, no bo jak wiemy, Dał się ponieść emocjom i spalił wąmontowicze. Dał się okpić Janusza Wirodźwiłłowi i przyrzekł mu wierność, co się potem okazało wielkim niewypałem. Ale jeśli byśmy sobie zadali pytanie, czy my też zawsze wierzymy odpowiednim ludziom, czy my nigdy nie zrobiliśmy czegoś no, po prostu głupiego, pod wpływem jakichś silnych emocji, Myślę, że to pytanie jest retoryczne i w związku z tym też musimy, musimy zrozumieć Kmicica. W momencie, kiedy jego radziwiłoscy mentorzy wyjaśniają im mu, o co chodzi z tą Polską i padają te słynne słowa o postawie czerwonego sukna, Kmicic trzeźwieje. Kmicic trzeźwieje. W filmie mamy pięknie pokazaną scenę, kiedy Soroka go oblewa zimną wodą. I postanawia porwać Bogusława. Nie udaje mu się to, ale, yy, ale idzie za głosem serca, jest ranny, jak wiemy, Bogusław go bardzo mocno rani, yy, i potem się przemienia w Babinicza. Jako ten Babinicz jedzie do Częstochowy, yy, ma znaczny, przynajmniej według powieści, oczywiście udział w obronie tejże Częstochowy i nawet w momencie, potem jeszcze broni króla i w momencie, kiedy już by mógł pojechać do Olenki, bo już właściwie e, najważniejsze sprawy, że tak powiem, załatwił, to jednak do niej nie jedzie. E, I staje, staje w szeregi jeszcze tych, którzy wyganiają Szwedów. Kmicic, pod koniec już akcji mamy, że Kmicic y, uwalnia, y, to znaczy oddaje Bogusława w ręce Tatarów. Czyli go właściwie można powiedzieć, uniewinnia, czy no, nie wykazuje się przy nim nienawiścią czy, yy, czy jakąś chęcią odwetu. Daje go w tatarską niewolę, ale to nie on przyczynia się do tego, że Bogusław będzie ukarany. I kiedy już naprawdę się nawraca, kiedy już wraca do Olenki, słyszy takie słowa yy, w kościele. Postanowiliśmy, ażeby tak wielkiego kawalera, wiary, majestatu i Rzeczpospolitej obrońce, nieżyczliwość ludzka dłużej już nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty chodził. Nim zaś Sejm następny, chęci te nasze potwierdzając, wszelką zmazę z niego zdejmie. I nim starostwem upickim, które wakat nagrodzić go będzie mogli, prosim uprzejmie nam, miłych obywatelów, starostwa naszego żmudzkiego, aby te słowa nasze w sercach i umysłach zatrzymali. To są słowa, które ostatecznie zdejmują odium z kmicica i staje się, powiedziałabym, wolnym. To bym mogła zamknąć. I tak pierwotnie myślałam, że tutaj będzie koniec, ale trafiłam na bardzo ciekawy wykład. Pani profesor, która y, jest kierownikiem Katedry Pozytywizmu i Młodej Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i która to pani profesor Beata Obsulewicz-Niewińska, mówi coś takiego. Tu pewnie Państwa trochę zaskoczę. Otóż mówi o miłosierdziu. I dowodzi, że właśnie to pojęcie dominowało w podtekstach dzieł pozytywistycznych. Twierdzi, że twórcy tamtego okresu, którzy urodzili się w zniewolonej ojczyźnie, którzy byli doświadczeni traumą powstania, którzy byli doświadczeni syłkami swoich najbliższych albo siebie samych, którzy byli doświadczeni yy, cenzurą na przykład. Twierdzi, że oni się musieli nauczyć miłosierdzia i wybaczania. I powinni to zrobić nie dlatego, żeby zaborcy się dobrze poczuli. Absolutnie nie o to chodziło. Ona mówi, że musieli to zrobić dla siebie, żeby pozostać ludźmi, żeby pozostać, zachować w sobie szlachetność i taką, takie życzliwe spojrzenie na drugiego człowieka. A z tego wynika wewnętrzna wolność. Myślę, że to jest bardzo ciekawa koncepcja. Oczywiście, nie wiem, jeszcze wszystkiego tej pani profesor nie przeczytałam, ale jak sobie myślę o Kmicicu i o tym, że on jednak uwalnia tego Bogusława, że nie mamy takiej, że nawet może inaczej, że Sienkiewicz nie opisuje nam zemsty, tak? co nie znaczy, że nie ma w trylogii scen okrutnych to też jest, tak, ale akurat w wypadku tego bohatera może rzeczywiście o to chodzi, że trzeba zachować się jak człowiek. współczesna psychologia obecnie bardzo często nam pokazuje: miej w sobie mniej w sobie wdzięczność, miej w sobie wdzięczność i wybaczaj, tak. I jak sobie to przyłożymy do tego bohatera takiego, powiedziałabym, że to jest takie skrajne, tak? Od tego właśnie szlachciury, który z ogniem y, jedzie na Wątowicze, do tego kmicica, który z wielką, myślę, radością, ale też z wielką pokorą przyjmuje ten list rehabilitacyjny na samym końcu powieści. I myślę, że być może dlatego ta postać jest tak piękna, bo jest tak bardzo, y, tak nadzwyczajnie ludzka. Tak nadzwyczajnie ludzka bo to jest trudne wybaczyć. Dziękuję bardzo do zobaczenia następnym razem przy myśle oleńce.